razem z Kaczorem i wspólnikiem ruszamy do Czech, ale nie będę tam szedł z buta, tylko w międzyczasie idę nagrać petardy Tiger i Dragon Boom, mianowicie mam Tiger Boomy 2018, podobno te słabe, Dragon Boomy z 2018, z 2015, 2015 i 2014 od Prywatexa i od Pyromoravii. Idziemy właśnie nagrać, więc pewnie po tym vlogu jakoś wleci odcinek z tymi petardami. Po co jedziemy do Czech? Mianowicie jedziemy do Czech wybrać, dobrać jakieś dobre warunki na pirotechnikę. Może pojedziemy zamówić własną pirotechnikę, tak jak kiedyś był Ultrashop. Dextrim robił dla Ultrashopu, tak my jedziemy do Pyromoravii, że Pyromoravia dla nas robiła jakiś produkt. Ale jak to będzie, pojedziemy, zobaczymy. Troszeczkę może po Czechach polatamy. Wiecie, plany są ogromne, a w teorii wiecie jak wypadnie. Aktualnie podpiłem sobie mikrofon. Zobaczymy jak będzie ten mikrofon nagrywał pirotechnikę, jak nagrywa mowę. Później go odłączę, ale chciałem po prostu sprawdzić ten, który używam do lustrzaneczki. Więc idę aktualnie nagrywać piro. Później za dwie godzinki lecimy już do Czech. Jeszcze do teścia pojadę ryby zostawić. No do Czech ode mnie jest tylko 400 km. To bliżej niż do Zakopca, bo do Zakopca mam niecałe 500. No, więc tak. Tam gdzieś kaczor biegnie jak taka gazelka. Mianowicie, czy będę miał petardy? Petardy czy emitery, bo to jest różnica. Petardy nie będą mocne, tylko będą słabe. Emitery byłyby mocne, ale z emiterami to jest dość ślizgi i niepewny temat. Dzisiaj są, jutro nie ma. Wystarczy, że ktoś podpierdzieli tak jak triplexa kiedyś, no i kaput, kaput, kaput tam kaczor idzie. No, stabilizacji obrazu ta kamera ma całkiem zasną, bo ja idę i uwierzcie mi, że ta łapa lata jak dobry gimbal po prostu. Ta stabilizacja pięcioosiowa w tej kamerze daje radę. Więc ja was tu nie będę zanudzał, jak będziemy jechać do Czech. Jak coś będzie ciekawego, będziemy nagrywać. Przywita się kaczor. Cześć, pobłagałem się. Z wrażenia, że was widzi wreszcie. No dobra, cały pobłagałem się. To przez to, że żeśmy wczoraj na live w samych gaciach latali po dworzu. No. I się śniegiem nacieraliśmy jak sarenki. Masz ognia? No. Ty, fajny. Nie? Mm. Taki grzybek. Taki zniewieściały. Porównaj do łapy, nie? Nie, nie ruszaj, niech sobie rośnie. Kochani, my z Kaczorem żeśmy właśnie skończyli nagrywać petardy Tiger i Dragon Boom. Dokładnie nie. Co wyszło z tych petard? Zobaczycie niebawem na odcinku. Powiem wam tylko tyle. Na Kaczora szczęście, że wkładał petardę w śnieg, więc odpalił prawidłowo. No. I wyobraźcie sobie wielkie zdziwienie, kaczor odpala ląd w petardzie, odwraca się i petarda wystrzeliła. Był zamontowany ląd 10 cm na sekundę. To dobrze, że tak jak opowiem wam niejednokrotnie, jak ja lubię, jak petarda ma coś takiego jak flara, pis, dodatkowe efekty. Kaczor podpalił, flara od razu wystrzeliła, i wybuchła petarda. No. Dosłownie, był zamontowany ląd szybki, ale co jak, to sobie zobaczycie na spokojnie. Serce mi tylko pęka, że niestety mieliście rację. Petardy, które kiedyś uwielbiałem, zostały dość mocno znerwione. I ogólnie kupa. Ale wieje. Ale wieje. Oczywiście petardy Dragon Boom stare, NWP-ki były oceniane pod względem starych petard, nie ze względu na dzisiejszy czas. A zapomniałem wam tego dopowiedzieć. Jeśli chodzi o petardy w odcinku, więc teraz wam to dopowiadam. Jak będziecie oglądać, to będziecie wiedzieć. No i tak to idziemy. Kaczor chce zjeść śniadanko. Ja jadłeś? Sobie jadłem już kiełbaskę z wody. Co ty gadasz? No jak ty śpisz do 10? Nie, no tak jest, nie. Mańka go kijem od szczotu musiała zgonić. Mam nadzieję, że ten mikrofon da radę, bo wie jak w Kieleckim. No, nie? No. Jak w Kieleckim, mam nadzieję, że ten mikrofon da radę, ten kocur. Zobaczę sobie w domu łopaczka, czy nasz garnek. Ja podładuję kamerę i... To chyba nie nasz. Nie, bo dziura. Podładuję kamerę i lecimy powoli do Czech. Cześć. Agresywny jesteś, czy... Nie, a konie jak są agresywne, to uszy do tyłu biorą. No... O, W ślinkę by z tobą walną. Fajnie. Machony, tam są konie. Boisz się petard? Nie, nie boję się. No, trzymaj się koniku. Pa, pa.
A więc kochani, lecimy już powoli do Czech. Zatrzymaliśmy się przed Tomaszowem Mazowieckim w naszym słynnym KFC. Zawsze tutaj sobie zajeżdżam na małe co nieco zjeść, bo później od Tomaszowa Mazowieckiego do samego Wrocławia nie mamy ani jednego postoju. Jeszcze muszę do teścia zajechać ryby zostawić, coś zjeść i lecimy. Jak widzicie, moja czupryna coraz większa jest. Ja nie wiem, jak to będzie wyglądało w kwietniu, ale mam nadzieję, że jakoś tak. O, już moje żarełko. Kurde, jak tam kaczor? No, dotarliśmy właśnie. No. Do Pepiczków. Tak, mamy godzinę 22. Tak naprawdę nie pojechaliśmy do żadnych Czech, tylko pojechaliśmy na Pragę Północ w Warszawie. Właśnie tu mamy macie godzinę. Nasze kebaby polskie. Pizza, dobre. Nie pizza. Tak. Tak, tylko że niestety cena jest tam napisana w czeskich koronach, ale tak. Istanbul kebab. Nie wiem dlaczego w czeskich koronach, ale jesteśmy na Pradze Północ. No. Tak, tam jest taki Istambulek. Prawie jak w Istambule jesteśmy. O, znane piwo, które jest i w Polsce. Tak, idziemy się zaraz meneli się. Tak, idziemy się zaraz meneli. Nie no, żartuję z tym meneleniem, o. Pizza, kebaby, tu kebabów, a tu kebabów. Ale Praga jest strasznie, aż Praga. To jest strasznie ta Morawia słabo oświetlona. Ale jeszcze walniemy jakąś rundkę na piwko. Tak. Patrz to, tam jest ten gruby manipulator z YouTube'a, a tu jest jego ziomek. Idzie, ty ja co to czego? Światełko się nie zapala? To zapaliło się. Mam ile? Ty, tam jest jakiś Bonaparte. Ty patrz, moje mam jedno. No to dawaj, dawaj, zobaczmy co to jest. Open the door. Tu musisz wsadzić kartę. No ja zresztą muszę kartę, wiem. A to tak jak w Poznaniu byliśmy. No i dobra, i teraz pstryka światełko. No i co jest? Żeś tę kartę wsadził. Ciociu, zobacz, jest namalowane. O, widzisz? Ale gówno. Jakie gówno? Za karę ja wybieram pierwszy kolor. Zawsze z życiem bierzesz to lewej. Albo prawej. Te biorę, człowieniu. Patrz, to lecą. Dostaliśmy własne strajfony. Pokaż tego strajfona. No człowieku, dotykowy, ty. Czekaj. Żeby nikt... Ty, ale jaka firana w ogóle! Żeby nikt do nas nie dzwonił. Po co to odłączyłeś? Będą podłączać, jak dziewczynki będą dzwonić? A no to chyba, że ty, zobacz jaki mamy widok. Otwierasz okno i kurde krzyczysz Jarosław, Polskę zbaw! Nie, nie robimy wsi, bo zaraz będzie, że wieś robimy. Dobrze, że pusto na ulicach, zobacz ty. Nie ma, a tutaj są dzielnica czerwonych latarni. Tam widziałem już kepsiki, nie kepsiki. No, tak to wygląda. Dużo nie widzicie, widzicie firanę. Idziemy zobaczyć kibel, jak wygląda. Dawaj, otwieraj. Czy będzie przy Królewskim? Ty, tutaj nawet po cukierasku dostaliśmy, widzisz? Cukierasek. Hotel, w jakim żeśmy się zarezerwowali. Co ty żeś zrobił? Ty, co to jest? Ty, klama nie działa. Co to? Ty, to idziemy reklamację składać. No ta. Idziemy, ty. Nie ma opcji. Jak mi się strać zachce, to co? Nie działa klama. Słuchaj, tam mordy, byliśmy po tego gościa, żeśmy się dogadywali. Panie, drzwi od kibla nie działają. WC, no kici. WC, no nie działa. No dawaj. No dobra, przyszedł z nami. Kurde, on przychodzi, łapie za klameczkę. O, kurde. A tu... Pan działa, a tam co to jest? To jest darkroom jakiś. Tam nie można wchodzić. To jak przyjedzie pan Patelnia, to pan Patelnia to wbija. No, pozdrowienia poza tym dla Patelenki i Haskiego za ostatnie good donaty. No, ja się rozbieram, zostawiam portmet, tylko biorę trochę dzięgów i lecimy w miasto. Gdzie go tam kaczą? Czekaj, zamknę go, bo chłopak kupę robi. Przycisło go po teściowej gołąbkach. Wariat jeden. Słyszycie go, zobaczcie, jaki wariat. Kaczor, idziemy. No to w Polsce mamy Roxanę. A tutaj mamy, kurde, patrzcie. Roxana. Patrzcie. No to co? Wujaszku. Roxana. To co? Wujaszku, idzie. Dziwne miasto. Naprawdę, idziemy zobaczyć, co tam dobrego jest. Tak, idziemy zobaczyć, ty. Ty, zobacz, tu masz jakieś małpy, zobacz, jakieś bary. Zobacz, kac kafe. Ale zamknięte to jest. Ty, zobacz, ty, są dupeczki? Weź muszę uważać, bo jeszcze bana dostanę za te. A to jest od czasu do której? Od 21 do... Człowieku. Dobra, idziemy gdzieś na jakiegoś pisko. Idziemy na pisko jeszcze, a później się odważymy, to tutaj się może przyjdzie. Na pewno, matka jak będzie oglądała, to mnie zastrzeli. Patrzcie, jaka stara kamienica.
Jak ona wygląda. Normalnie czas PRL-u, patrzcie. Te witryny w ogóle sklepowe. Czas PRL-u, zobaczcie. No. Idę szukać monopolowego, kaczor proszę cię łamać. O kurde, ty jaki Hogwart tu jest przed nami. Ale to są stare czasy. Kurde, to chyba budynek sądowy. Jak nic. Patrzcie, czasy PRL-u. No. Tam jest nawet zegar taki, widzicie? Który się kiedyś zatrzymał. Za stary czas. Jej. A tu jest taka figura fikuśna, która wygląda w taki sposób. Niestety złapaliśmy lokalnego tubylca i pytamy się jakiś sklep, monopol, cokolwiek. Tylko bary. Dlatego tutaj jest dużo barów i te bary dość dobrze preferują. No. Prawa autorskie, ciągnij! Ciągnij, kaczor! Ciągnij, byku! Zrób chmurę! Dawaj szybko! Jesteś miętowa. Miętowa, patrzcie, tutaj takie te bajery. Patrzcie, wariata. Cześć? Patrz, ta łysa z Brazylii. Zobacz. On jest chabany. On jakaś lampa. Dzień dobry, kolejny poranku, kochani. Tak, to godzina 8 rano, trzeba było wstać, bo od 7 do 9 jest śniadania. Więc musimy z kaczorami zaraz na śniadanie jakieś. A mam, kaczor nie będę pokazywał, bo lata nago, z pęciną na wierzchu. Ale pokażę wam dzisiaj, jakie są widoczki. Wczoraj to tak 2 na 10 by się wszystko 3 by odbiło, musieliśmy światło zgasić. Ale dzisiaj to jest pyczkę, zobaczcie sobie, jest tylko minus 4 stopnie. Jopa, podnosimy już maciurę i tak to po prostu wygląda. Tu jest w Ostrawi, tutaj dokładnie pod nami jest taka główna alejka. Tam gdzieś w oddali tramwaj jeździ, raczej w Ostrawie jeżdżą trolejbusy, widzicie? Jedzie trolejbus. Jak ktoś nie wie co to trolejbus, to autobus na prąd. Tak, takie 2 na 10, tam mamy jakąś katedrę z Notre Dame, widzicie? Statyw by się przydało, wtedy miałbym lepiej. I bardzo dużo w Ostrawie jest takich budynków, zobaczcie. Takich budynków jest, zobaczcie, opuszczonych. O, tam jakaś dziewoja idzie. Idzie pewnie do Kersa pracować. Kebaby w miarę mają dobre. Tylko cena za kebaba wynosi około 100? Nie no. 14 zł. No 14 zł za, w bula. Taki bez szału. No i twardy kurczak. Nie, tu jest ta główna ulica, tam widzicie. O, tam jest nawet szyb. Widzicie? Szybek. Szyb. A tu stado gołębi. Dla gołębiarzy coś. Jakiś gości się patrzy. I gania, pogoni gołąbki. No, więc idziemy zjeść. Tak to wygląda. Z tego co wczoraj żeśmy tu widzieli z kaczorem, to miasto nie jest złe, ale miasto można bardzo w pięknym słowach przytoczyć do warszawskiej Pragi. Której kaczor? Północ. Warszawska Praga Północ, dosłownie, jak ktoś jest z Warszawy i tam był identycznie. Jakbyśmy się w czasie cofnęli, czasy PRL-u, czasy II wojny światowej, te kamienice, to wszystko. Tak, część jest kamienic odnowiona, część jest po prostu stara, przedwojenna po prostu. To jest to połatanie, tak jak pieniędzy po prostu zabrakło. Ktoś sobie odrestaurował, ktoś nie. No, dzisiaj jak będzie chwila, możliwość, to wam coś tam nagram, jak będziemy jechać, furo nawet jechać. No, Ostrawia, Czechy, ten. Ciężko z Czechami jest się dogadać, ciężko, ale dajemy radę. Tak, wczoraj pierwszy raz w życiu szisze jarałem. No, nawet fajne takie. Do piwka tak se usiąść ze znajomymi, pociumkać, nie tylko tyle, nie? No to... No, dobry był. No dobra, lecimy na śniadanie, mordę. Czekaj, jak ja będę wyglądał za te 3 miesiące jeszcze. Ja pierdzielę. Ale żebym sobie głupi challenge, ale zobaczymy, no. O, Mata. Taś. Hello.
Żyję jeszcze. Żartuję, no ja też. No i dotarliśmy do Pyro Morawi. Idziemy zapytać się, gdzie są moje Black Deathy. Patrzcie, macie Pyro Morawia. Kaczor szczęśliwy był pierwszy raz za granicą, chłopak? No, wiem, w końcu gdzieś mnie zabrali za granicę. No, idziemy, zobaczymy, co tam jest. Efekty. Tu są efekty. Co to jest? Ty, ale jazda. To jest takie kręcące się Hot Wheels. O, tripla. Spłonki. Kaczor. Co tam kaczor masz? Pełno szereg. Szereczki. No, jagód. Szelki. Tu mamy o, Silver Strobe. Szelki. Ale tylko i wyłącznie do zakupu po okazaniu koncesji. La bomba. Tyle tego jest. Piękności. Tutaj są takie. Jakieś dziwne wynalazki. Ale są, ale to wszystkie. Tutaj takie. Jest ich trochę. Tutaj to jakieś. Nie wiem, co to jest, kurny, to jest taka rura. Blue Cross. A, to jest mina sceniczna. Aha, to jest napisane, widzisz, Blue Color Mine. Czyli wystrzał z miną. Aha, czyli pewnie jakaś, jeśli taka rura, to musi być wysoka. No. Ta-da! Czekaj, to ci zdjęcie zrobię. Weź tutaj, co tak przykuc i na tle ci tego ładne zdjęciówę zrobię. Weź te parę szelek w łapę, tylko nie pomieszaj kolorów. O, teraz przyjechaliśmy sobie na jakiegoś ciamciąga. Tu był delfinek chyba kiedyś. Zakaz wstępu, to chyba te leduwy. No. Bardziej to wygląda. Tu siadałeś, robiłeś. Tu mamy KFC, to jest taki wielki. Big. Takie ala podkowa i tu są wszędzie sklepy, tak jak u nas mamy galerie handlowe zabudowane, to tutaj mamy galerie, wszystko jest na zewnątrz. Zostawiam samochód po środku tej podkowy i po prostu sobie chodzimy. Teraz idziemy na ciamciąg. Właśnie, kochani, zjedliśmy sobie Chińczyka. Ale dobry, bardzo. Bardzo fajny. Jadłem pire ryżem z kurczakiem. Nawet deka tłuszczu nie było, bo to wszystko jest na parowarze, na tych fekach, hekach, nie wiem jak to robią. No ale najśmieszniejsze jest to, Polak próbował się dogadać z chińską babą, która jest czeską. Sprzedawała chińska baba, która była czeską i kompletnie nie rozumiała ani angielskiego, ani polskiego, ani rosyjskiego, tylko tam coś po czesku rozumiała. A tak to było king kang. Wreszcie żeśmy wpadli na pomysł numerek, żeśmy napisali na kartce i figo fago i dobra. I tyle, nie? No. Jedziemy teraz do czeskiego Tesco, kupimy sobie tam po czymś i wracamy do domu. No, wracamy do domu. Na drogę coś trzeba zabrać sobie. Nie nagrywaliśmy wam asortymentu w Pyro Morawi, bo było pusto, nie było nic, śnieg zaczyna padać. Mieliśmy jeszcze jechać do Królestwa Wikingów, co jest pod Austrią. Tam jest takie coś jak... takie coś jest, jak to się nazywa, jak Osinów Dolny Słubice, tylko tam Wietnamcy tym rządzą. I tam podobno gadaliśmy, wszystko idzie kupić, tylko teraz to jest to wszystko pochowane po sezonie, ale przed sezonem tam jest podobno multum tego. I jak będziecie grzeczni, zrobimy jakąś ściepę i wybierzemy się pod austriacką granicę właśnie zobaczyć, co tam te Wietnamce sprowadzają. Tam normalnie Wietnamce sprowadzają. Tak, a i ta jeszcze taka smutna informacja. Nie żyje osoba, która produkowała Big Boye, Mega Boye, te takie, wiecie, wielkie, takie cipole takie. Te takie, no, ogromne petardy. Nie żyje. Wysadził się chłopina. Wysadził się chłopina, bo mieszał w betoniarce ładunki. No, ładunki. I było kabum. I tyle. Iskra poszła już. I nie ma gościa i tyle, no, w temacie. No. I beczki obok wywaliło. Tak, i beczki w obok wywaliło. Ua! Futurum! Żegnamy właśnie Czechy. Zrobiliśmy sobie malutkie zakupy. No i czas powrotu do domu. Wracamy. Mieliśmy jeszcze jedną noc, ale wracamy. Są. No, zakupy są, wracamy do domu. Zmęczeni, obolali, a jutro jest sobota i lecimy już z testami, bo YouTube nie czeka, będziecie czekać, a tu filmów nie ma, więc no. Powiedziałbym, że żegnamy się z wami, ale w domu wam jeszcze, jak wrócimy cało i zdrowo, wam pokażemy, co udało wam się zakupić. Chyba już znacie ten pokój, nie? Jesteśmy już z powrotem w domu. W domku. Mamy wam do przedstawienia
nasze zakupki. Ty tak gadasz jak po przecinku. Bo robię tak specjalnie. Dobra, nieważne, chodźcie. Tu są moje zakupy. To jego zakupy? Tu są moje zakupy, to całość. Nie, tamte piwa są nie, moje. Nie, to moje też, nie kłam. Ja kupiłem to wszystko. Ciekawe skąd byś miał na to pieniążki. Właśnie miałem powiedzieć, ciekawe skąd człowiek wziął na to hajs. Ostatnio tak, biegałem tak na golasa dookoła domu, no to kurna tak zostałem. O, tutaj wszystko dla teściów kupiłem jakąś taką flachę. A ja kupiłem. Ale patrzcie, jest wyrób czeski, dam za nią 80 koron, czyli na nasze przeliczenie to wychodzi jakieś 13 ziko. Teścia to będzie stała do... Ja wiem. A ja sobie wam... A Kaczor tak kupił kapitana Morgana, takie dziadostwo. Jakie dziadostwo, kurczę, mówiłeś, że dobra, takie... tylko że słabsza. 35, bo... moja ma 7... 37. No, tylko moja ma taką typową butelkę wody, nie? Taka bardziej prestiżowa jest, moja to taka typowa wódziora. No taka, taka wódziora. Taka bardziej mi podchodzi pod menelskie, dlatego zupcia ja... Zupcia chińska. Tak. Tutaj mam jeszcze taką kimchi. Tutaj wziąłem dla mamuśki, tu macie cenę. W koronach, no to około 35 zł, takie cudo. Wziąłem multum czekolad. Takie studenckich. Bardzo dobre, to wiecie kto to zje, nie? Tak. Tutaj sobie wziąłem po piwku. O tak, ja mam paragon nawet. Takie piwko. Ja też gdzieś miałem paragon. I takie piwko. 255? Tak. A mój gdzieś się walał, ja zapłaciłem niecałe 1000 koron. A ja sobie jeszcze wziąłem takie piwko. To dzisiaj na live. No. Tak? Też się wziąłem czekoladki. O! Jestem ciekawy tego. Gruszkowe Summersby. Jeszcze był czerwony rabarbar, ale ja z tego za rabarbarę nie przepadam, to nie wziąłem. Teraz wam pokażę granat dymny o wadze 3 kilo! Przecież to nielegalne, machony. Patrzcie, taka. Ale to nielegalne. Taka pucha. Zobaczcie. 3 kilo. Wielki biały dym, to jest pirotechnika sceniczna. Proszę bardzo, kategoria T1, żeby dla tych wszystkich, co sprowadzą jakąś nielegalną, zakazaną pirotechnikę, pocałujcie się wszyscy w dupę. Kategoria T1, czyli pirotechnika teatralna. Dziękuję. NEK 3 kilo. Papa, granat dymny o wadze 3 kg. To, próbuję. A to chyba. No. Tu trzeba tym śrubokrętem. To weź jakiś śrubokręt. Tutaj mamy do testów wyrzutnie New Aldi Tute. Jakieś takie wariactwo, co sobie zostawiłem. Czym? Narzeczkami. Dawaj, otwieram. Na pewno tak otwiera. A w środku mały dym. Kaczor się zna, on niejednokrotnie farbą malował. Zobaczmy co to jest w ogóle. A tam biały koks, nie, koks chyba, nie? To się nie znam na tych. Koksy, kur... Zroksy. A, to masz... z lądem. Aha, jest ląd. Ląd. I tu masz całe... Aha, to jest całe w tym. To tylko otwierasz to, bo to jest całość w woreczku. Taki koksio. Ląd jest tylko, żebyś nie podpalał łapą i tyle. No, dobra. Tak to wygląda. Zapytacie pewnie ile za taką puszkę? Za kilogram... 35 zł. 35 zł. Czyli 3 kilo musicie sobie dać. 105 zł, taka pucha. No. Co ty robisz? Kurwa, kurna tak. Dobra, masz fajną. Będziemy dymić. Dobra, otwieraj. Dawaj taką ten naraz. Dobra, robimy unboxing. Dostaliśmy dwie paczki. Nie wiem, że kupiliśmy za hajs z YouTube'a. Jak pytacie się, co robi Machony z całym hajsem z YouTube'a, że nie ma dla siebie. O, proszę. Tu ma jeden. Nie, trzy kostki muzyczne dostaliśmy w gratisie. Żeby do nie testów. Było, że tak. Jesteśmy tutaj, nie wspominamy. Tak. Tutaj mamy wulkaniki małe dwa. To jako bonus do nagrania będzie. Tutaj mamy wyrzutnię, która ma kaliber 38 mm. No tak, 38 mm. Ale jakaś lekka tu to. No. Tu jest A, tu mamy B. Tak, więc będą dwie takie wielkie te. I mamy muzykanty. Tak jest. Żeby dokończyć kolekcję muzykalnych kostek. Muzykanty, classic dance. Pyk. Następna wyrzutnia to będzie pop rock. Dobra. Bierzmy jak kartoniki na zabawki. Uwaga. Otwieramy kolejną paczuszkę.
A tu mamy cztery muzykanty. Tak jest. Które nam pięknie będą grały w nocy. Mamy tak. Czy jakiś rap? Rap. O, rap and reggae. Rap i reggae, albo reggae to, a rap to są dwie oddzielne muzyki. Według mnie. Nie pamiętam. Rap to murzyny, znaczy przepraszam, czarnoskórzy rapują. A reggae to jest muzyka takich, co sobie sing lubią w kucko walnąć. And beat. Sing and beat. And beat. Czyli bity na czasie. Mamy... To jest taka seria. Samba and salsa. Będziesz tańczył salsa. Salsa. No i... I ostatnia to będzie folk. Folk. Country. Country. No i tyle. Więc my się z wami żegnamy. Taka nasza wyprawa do Czech. A teraz wam zdradzimy taki fajny szczegół. Na sam koniec taki smaczek. Rozpierdzieli nam się samochód w Piasecznie. Tak, tak. Dokładnie. W Piasecznie tak. Godzina 21:30 minus 6 stopni. W Czechach było plus 6, to jest minus 6. I nam samochód z Bejca. Nie wiem jakie to było BMW, ale BMW 318 coś. Kombi jakieś tam, takie w każdym razie takie BMW, wiecie, jak to prezesy jeżdżą. I coś zdechło, prawdopodobnie pasek rozrządu strzelił, znaczy pasek, łańcuszek rozrządu strzelił. I jest po prostu kaplica. BMW pojechała właśnie z właścicielem na lawecie do serwisu. A właściciel wróci pociągiem, no. Więc my się z wami żegnamy. Jeśli wam się odcinek spodoba, pa w górę, a my na przykład dnia lecimy na górę. A no, mamy takie Były różne, ale my sobie wybraliśmy, Machony wziął identyczne, bo akurat no ta jagódka z tą malinką tak jakoś zachęcają bardziej. Też sobie wziął oczywiście chińskie jeszcze zupy. Też tylko, że inne. Ja sobie wziąłem, nie wiem, coś tam. Beef i China chicken. China chicken. Jestem ciekawy. Dzisiaj jedną będę testował na a wiem, że... A i aloe vera, sobie kupiłeś to na aloe vera, był tanie. Ale no... 3 zł chyba kosztował na nasze. Nie, on kosztował 30 koron. A to nie. Ta Nest miałem tą jeszcze taką... Czaj, co jest w czeskim właśnie herbata. No. I za to 23 korony zapłaci. No. Więc my się z wami żegnamy. Jutro bierzemy się za nagrywki tych wyrzutni. Ja te wyrzutnie jeszcze zobaczycie pewnie albo w styczniu, albo już pod koniec lutego. Ale będę dzisiaj skrobał się. Jedno dla mnie było. A no tak, no. Kupiłem dla ciebie. Podobno bardzo dobre piwko. Tak, dzisiaj no podobno, ale zobaczymy. Więc Machony wziął tam. Tak, mamy jeszcze inne piwka. Więc my się kochani z wami żegnamy. By się opłacało. To dobrze, że nie pojechaliśmy do wioski Wikingów, gdzie chcieliśmy pojechać właśnie tam pirotechnikę zobaczyć, bo nie wrócilibyśmy do Polski. Bo tak to bym nie miał. No, i byłaby kupa. No. Więc trzymajcie się cieplutko. Na razie. Chodźcie się.